marszałek, Wysoka Izbo, rodacy. Kolejny dzień, w którym z jednej strony Wysoka Izba dawała wyraz wzmożeniu na froncie walki o demokrację na Ukrainie poprzez wspieranie imigracji bądź też przesiedlenia Ukraińców do Polski, a z drugiej strony poprzez wykonywanie, jak właśnie mogliśmy to usłyszeć, nieznaczących nic w praktyce, poza ewentualnymi szkodami dla budżetu państwa, gestami, które tutaj się podciąga pod sankcje, jakimi okładamy Moskali. W praktyce są to sankcje nakładane na własny naród. No ale główny temat dzisiejszego dnia to była korupcja polityczna na sporą skalę, czyli kupowanie głosów przez Zjednoczoną Łużę Prawicę, kupowanie głosów nieszczęsnych rencistów i emerytów. I do tego chciałbym w trybie tego oświadczenia nawiązać. 14. emeryturę, która w istocie nie jest emeryturą, obiecują emerytom i rencistom ludzie, którzy przez 2 lata bez litości zabijali w Polsce właśnie emerytów i rencistów, słabszych, zabijali najdosłowniej poprzez odcięcie powszechne od dostępu do usług medycznych, poprzez blokadę szpitalnictwa, poprzez zamykanie w aresztach domowych, zwanych kwarantanną. Mam relacje z takich aresztów domowych, telefony wykonywane do nieszczęśników przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej posadzonych na komendzie policji, żeby przez telefon sprawdzali, czy tam jakiś emeryt nie uciekł. I z dnia na dzień relacjonuje ze łzami w oczach jeden z takich żołnierzyków. Odbiera telefon starszy człowiek, mówi, że żona nie może podejść do telefonu, a nazajutrz mówi, że ta żona już nie żyje. Bo nie pozwoliliście ludziom szukać opieki, pomocy, ratunku. Ci, którzy się doczołgali na szpitalne oddziały ratunkowe, często tam pomarli, bo wydaliście dyrektywę, żeby nie leczyć. Nie leczyć onkologicznie, nie leczyć... Pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klub Lewica. Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia. Bardzo proszę, pani poseł.